Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony. Dzięki mnie wyrośnie twój owoc. Księga Ozeasza 14:8. Zielone drzewo. Pan Jezus jest zielonym drzewem, w którego cieniu w czasie Nowego Przymierza będą mieszkać Izraelici. Duch Święty włoży w usta Izraela słowa skruchy, jak czytamy w Księdze Ozeasza 14 rozdział 2 do 3 wersetu. Złożą Bogu w ofierze owoce ich warg. Bóg uleczy ich odstępstwo, o czym czytamy w Łukasza 15:20. Odejście od Pana jest najpoważniejszą z katastrof. Wpływa na duszę. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Bóg będzie ich miłował dobrowolnie. Jego uczucia znajdą wyraz w najobfitszych błogosławieństwach, jak czytamy w Ozeasza 14 rozdział od 5 do 7 wersetu. A jak odpowie Efraim? Odrzuci wszelkie związki z bożkami, jak czytamy w Ozeasza 14:8. Miłość jego Boga będzie go odtąd zaspokajać. Czy nasza relacja z Panem Jezusem jest życiem w obfitości? Jeśli będziemy trwać w Jego miłości, On będzie czynił nas obfitymi i płodnymi, o czym informuje nas Ozeasza 14 rozdział 8 werset oraz Ewangelia Jana 15:8-10. Proroctwo Ozeasza, którego imię jest obietnicą, ponieważ oznacza wybawienie, wskazuje na Pana Jezusa, który jest jedynym, który może doprowadzić nas do wydawania owocu. Rozpoznaj siebie więcej niż raz w rysach Efraima. Weź do siebie zachęty i ostrzeżenia, które on otrzymuje. Mądry jest ten, kto w każdym czasie rozumie zamysł Boży i chodzi jego drogami, o czym czytamy w Ozeasza 14:9. Zielone drzewo. Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc. Księga Ozeasza 14:8.